Witajcie, kochani. Dzisiaj jest piątek i wielu z was przyszło tu w jakimś celu. Jedni przyszli po zakupy, drudzy do jakiegoś dealera, może kokaina, może trawka, może kolejna prostytutka, może zaliczony numerek. I co dalej? Co dalej, drogi przyjacielu? Co zrobisz z tym, co nazywa się dzisiaj? Kolejne zakupy w szafie, kolejna noc z nowym partnerem, kolejny zjazd po narkotykach. I co dalej? I co dalej? Dokąd zmierzasz? Ja chcę Cię dzisiaj pobudzić do myślenia, dokąd zmierza Twoje serce? Czy wiesz, po co jesteś tu na tej ziemi? Czy wiesz, po co tu jesteś? Człowieku, chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Ewangelia jest mocą, mocą do Twojego życia. Ewangelia to moc, moc słów samego Boga o tym, że dzisiaj nie musisz być zniewolony żadnymi papierosami, żadną trawką, żadną kokainą, żadnymi seksualnymi dewiacjami. Możesz być wolny. To jest dobra nowina, że jedyne co potrzebujesz zrobić, żeby nie mieć depresji, żeby nie płakać w poduszkę, to zaprosić Jezusa do swojego serca. Zaprosić Jezusa do swojego serca. Może nie jesteście dzisiaj tym zainteresowani, ale Bóg jest i jest dobry. I dzisiaj właśnie mówi przez moje usta do Ciebie, abyś zawrócił z drogi. Abyś zawrócił z drogi. Bo dobre uczynki prowadzą Cię dzisiaj do samego piekła. Nieważne, ile dobrych rzeczy zrobisz na tym ziemi, komu pobłogosławisz, na co przelejesz pieniądze, czy pójdziesz umyć babci sąsiadka okna, to nie jest ważne. Bóg, kiedy staniesz na sądzie, to zapyta się, co zrobiłeś z ofiarą mojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyżu. Co zrobiłeś, kiedy usłyszałeś słowa, które ja Ci głoszę? Co zrobicie, młodzi kochani ludzie, z tymi słowami o Ewangelii? Jak miałam 15 lat, poszłam śpiewać. Piłam, spałam i bawiłam się tak jak wy. Widać. I umierałam 10 lat temu. Przyszedł po mnie diabeł, którego zobaczyłam moimi fizycznymi oczyma. I wtedy zrozumiałam, że jest Bóg, ale jest też diabeł. I jest wieczność albo z Bogiem, albo bez. I mimo, że taka byłam szydercza jak wy, taka pełna krzywdy, w swojej zatwardziałości serca zawołałam do Boga. Zawołałam do Jezusa. I On mnie uratował. Udajecie, że nie słuchacie, ale słuchacie tych słów. One przenikają wasze serca. Bo każdy z was w swoim łożu leży i płacze. Poduszkę. Mają myśli samobójcze. Mają depresję. W domu lipa, w domu się nie układa. Dlaczego jesteście tutaj? Bo gdybyście mieli kochających rodziców, gdybyście mieli Boga w domu, nie stalibyście na ulicy. Ale stoicie tutaj, bo jesteście puści. Potrzebujecie wypełnić serce Jezusem. Jesteście puści, bo w waszym sercu jest miejsce na Ducha Świętego. Nie na alkohol, nie na narkotyki, nie na papierosy, nie na przygodny seks. Ojcze, ja uwalniam moc. Ja uwalniam moc nad tymi ludźmi. Ja przeklinam ducha antychrysta, Ojcze. Ja zrywam ze spodu z umysłów ich serc. Ja otwieram jej duchowe oczy i uszy. Szaka rabasa, szokorobisko. Łoramaszika rabasa. Diable, zamykam ci ryj. Zabraniam ci się manifestować. Ja ogłaszam wolność, Ojcze. Ja ogłaszam, że wyprowadzam więźniów na wolność. Ojcze, ja modlę się te dzieci. Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Jeśli zapragniesz dzisiaj, możesz pojednać się z Bogiem, możesz urodzić się na nowo. Możesz. Nie. Ale fajnie.
Ale ja nie obserwuję. A ja jadę się w diabła. Jestem salonistą. Ale to dobrze, jesteś w dobrym miejscu. To znaczy, że wierzysz też w Boga. Kochani, jeśli ktoś z was chciałby się pojednać z Bogiem, jeśli ktoś chciałby teraz doświadczyć realnie Ducha Świętego, podejdźcie do mnie, pomodlę się o was, a doświadczycie potęgi Boga. Doświadczycie Boga. Doświadczycie i przeżyjecie, jeśli tylko otworzycie swoje serce na Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że to są takie osoby, które pragną żyć inaczej, ale nie widzą rozwiązania. I właśnie do tych ludzi mówię do was, że dzisiaj jest dzień zbawienia, że dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Przez te proste słowa Ewangelii, kiedy oddasz życie Jezusowi, jakąś na imię. Chcesz pojednać się z Bogiem? Chcesz. Amen. Kochani, czas jest bardzo cenny. Czas to jest waluta. To jeden z rodzajów waluty na tym świecie. Możesz ten czas bardzo dobrze wykorzystać, możesz go zmarnować. Jest takie sformułowanie, że coś się robi dla zabicia czasu. Ktoś coś robi dla zabicia czasu. Wiesz, to cały czas jest zbyt cenny, by go zabijać. Czas trzeba wykorzystywać. Dostałeś jakąś pulę dni na tej ziemi. I nie wiesz, jak długo będziesz żyć, bo może będziesz żyć jeszcze bardzo długo, a może jutro ciebie już nie będzie. Nie wiesz tego. Więc ważne jest, żebyś zrozumiał, jaki jest cel twojej bytności na tej ziemi. Nie jesteś po to, żeby zabijać czas. Nie jesteś po to, żeby sobie dogadzać. Jesteś po to, żeby spotkać Boga. Jego można poznać. To nie jest abstrakcyjna siła. To nie jest bliżej niezidentyfikowany byt. Bóg jest osobą. Możesz Go poznać. On chce, żebyś Go poznał. Powiem więcej. Stał się człowiekiem i dzięki temu możesz wiedzieć, jaki On jest. Bo Jezus powiedział: kto mnie widział, widział Ojca. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, popatrz na Jezusa. Co mówił, co robił, wychodził po tej ziemi. Ale jego misją, tą prawdziwą misją, było odkupienie. Dlatego, że świat duchowy jest realny. Istnieje wieczność z Bogiem i istnieje wieczność w oddzieleniu od Boga.
Wieczność z Bogiem to niebo, wieczność w oddzieleniu od Boga to piekło. To płacz i zgrzytanie zębów i możesz zdecydować się na życie, dlatego że kładziemy przed Tobą życie i śmierć. Możesz wybrać życie. Masz taką właśnie alternatywę i możesz dobrze wybrać. Możesz zdecydować się na życie. Możesz oddać władzę nad swoim życiem Stwórcy, Królowi Królów, Alfie i Omedze. Możesz oddać Jemu władzę nad swoim życiem, Wszechmogącemu Bogu objawionemu w Jezusie. Jeżeli uczynisz Go swoim Panem, przejdziesz ze śmierci do życia. Jeżeli zdegniesz przed Nim swój kark i ukorzysz się i po prostu uznasz to, że Go potrzebujesz, przejdziesz ze śmierci do życia. Nie ma alternatywy, dlatego że życie jest tylko w Nim. Życie jest tylko w Jezusie i tylko przez Jezusa. Więc potrzebujesz uczynić Go swoim Panem, a będziesz zbawiony. A będziesz zbawiony. Po to jesteś na tej ziemi, by Go poznać. Po to jesteś na tej ziemi, by Go poznać. Krzyż jest pusty, On zmartwychwstał. Podobiznę Chrystusa na krzyżu to jest zafałszowanie rzeczywistości. On zmartwychwstał i możesz mieć prawdziwe życie w Nim. Wykorzystaj tę szansę. Dzisiaj przez nas, przeze mnie i moich przyjaciół mówi do Ciebie Bóg. Mówi do Ciebie Bóg i z tych słów, a właściwie z tego, co z nimi zrobisz, zostaniesz przez swojego Stwórcę rozliczony. Zostaniesz rozliczony z tego, co zrobiłeś z tą prostą informacją, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu, że przelał swoją krew za każdy Twój grzech i że każdy Twój grzech jest przybity do krzyża. On zapyta Cię, co zrobiłeś z tą informacją, czy przekułeś tę informację na decyzję, czy przekułeś tę prostą informację, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu, na decyzję, bo to jest kluczowa decyzja dla Twojego życia. To jest kluczowa decyzja dla Twojego życia. Zawierzyć Jemu. Ja to mówię, Panowie. Tutaj jestem. Tak, mogę zaraz z Wami porozmawiać na osobności, ale muszę dokończyć. Potrzebujesz zaufać Jezusowi. Niech te słowa dźwięczą w Twoich uszach, bo teraz masz czas, by się upamiętać, ale nie zwlekaj z tą decyzją, bo nie wiesz, ile tego czasu jeszcze masz przed sobą. Chcę Ci powiedzieć, że Chrystus wraca na tę ziemię, ale gdy wróci, to będzie czas sądu, bo On tutaj wróci jako potężny król, jako sędzia i będziesz drżał, gdy On będzie wracał, jeśli nie uznasz Go swoim Panem, jeżeli nie uznasz Jego władzy w swoim życiu, będziesz drżał. Ale jeżeli oddasz Mu swoje życie, jeżeli Mu zaufasz, to będzie tutaj wracał Twój przyjaciel, to będzie tutaj wracał Twój wybawiciel. Więc Ty decydujesz. Ty decydujesz, po której stronie się znajdziesz, a On wróci na pewno. W kościołach katolickich w pewnym momencie mszy ludzie śpiewają i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Pytanie jest takie, katoliku, czy oczekujesz przyjścia Chrystusa w chwale? Czy oczekujesz przyjścia Chrystusa w chwale? Polaku, katoliku, zadaj sobie to pytanie. Czy oczekujesz Jego przyjścia w chwale? Bo ja tak. Oczekuję Chrystusa, oczekuję Jego przyjścia w chwale, dlatego że wiem, co jest napisane w Jego Słowie i wiem, co dla mnie uczynił. On uwiarygodnił się w moim życiu. Dlatego że gdy podjęłam decyzję, że chcę Mu zaufać, moje życie się zmieniło. Miałam myśli samobójcze.
miałam depresję i on mnie uratował. Jestem dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Bóg jest wierny i dobry. Doświadczam tego każdego dnia. Dlatego mogę tutaj być i mówić to wszystko, nie zważając na obrazy, nie zważając na szyderstwa, nie zważając na wulgaryzmy. Mogę tutaj być i mówić to, co mówię, bo wiem, komu zaufałam. Potrzebujesz mu zaufać. Czy uznajesz to, czy tego nie uznajesz, to nie ma w ogóle znaczenia. Tak jak nie ma znaczenia, czy wierzysz w grawitację, czy w nią nie wierzysz. Jak w nią nie wierzysz, to jak się rzucisz z 10 piętra, to zginiesz. Jeżeli nie uwierzysz w Jezusa, to zginiesz. Jeżeli nie uwierzysz w tego, który jest prawdą, to zginiesz. Ale możesz mieć życie, jeśli go wybierzesz. Masz wybór. Nie jesteś w tragicznym położeniu. Stoisz przed dramatyczną decyzją, tak. Stoisz przed dramatyczną decyzją wybrać życie lub śmierć, uwierzyć w proste słowa Ewangelii albo ją odrzucić. Ale ten wybór masz. Możesz się ukorzyć i wybrać życie. Bóg tak to urządził, żeby człowiek, by być zbawionym, żeby potrzebował się ukorzyć, bo każdy szuka nie wiadomo jakichś skomplikowanych hipotez, tez. Każdy chciał być wielce filozofem, a Ewangelia jest taka prosta. Bóg stał się człowiekiem, poszedł na krzyż, umarł za grzech ludzi dla ich zbawienia. Proste słowa Ewangelii. Żeby to przyjąć, trzeba się ukorzyć. Jeżeli się nie ukorzysz, to nie będziesz zbawiony i tyle. I to twoja strata. Nie chciej być przegranym. Nie chciej być przegranym. Wybierz Jezusa. Tylko w nim jest zbawienie i życie.